Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Wiem, kto jesteś, krzyczy duch nieczysty. Nawet one, demony, rozpoznają swojego Pana, a my, współcześni, oświeceni i posiadający niemal nieograniczone możliwości poznawcze, czy jesteśmy w stanie w Jezusie rozpoznać Boga? Czy naprawdę szukamy prawdy, czy raczej wymówek, żeby jej nie przyjąć? Jezus jest Bogiem, jednorodzonym Synem Najwyższego. Potwierdza to zarówno Jego nauka, jak i cuda, które On czyni. Pierwszym znakiem, jakie uczynił Jezus według relacji świętego Marka Ewangelisty, jest właśnie uwolnienie opętanego z mocy diabelskich. Czytając dalej markową relację o życiu Jezusa, zauważymy, że tak naprawdę wszystkie Jego znaki i cuda można sprowadzić do wspólnego mianownika. Jest nim pokonanie zła. Bóg stał się człowiekiem, aby uwolnić ludzkość od niewoli zła. Dokonuje tego na różnych płaszczyznach. Nauczając, przysposabia nasz intelekt do jasnego opowiedzenia się za dobrem i odrzuceniem zła. Odpuszczając grzechy i wyrzucając złe duchy, wyzwala nas spod władzy zła w aspekcie duchowym. Uzdrawiając chorych i karmiąc głodnych, uwalnia nas od zła w aspekcie fizycznym. Misja Jezusa Chrystusa obejmuje zatem zbawienie całego człowieka, a nie tylko jakiejś jednej sfery naszego życia. On miłuje nas całych, takich, jakimi jesteśmy. Miłość Jego nie jest naiwna. On stawia nam jasne wymagania, aby uczynić z nas nową ludzkość, wolną od wszelkiej formy zniewolenia i przysposobioną do objęcia swojego dziedzictwa w Królestwie Bożym.